zdało, zimno proszę mi zawiało. Ale wciąż śniło, nogi nasze przybliżą, postępują, postępują, odlegają samym dną. Projekt Otwórzmy się na sztukę był realizowany przez Środowiskowy Dom, a środki na ten cel pozyskaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo Gmina Miejska Dzierżoniów też partycypowała w kosztach tego projektu. Projekt był napisany i skierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu Oparcie Społeczne właśnie dla tych osób. Zajęcia były bardzo różnorodne, każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Dzisiaj możemy podziwiać wystawę prac, fotografii, które były wykonane na przykład na zajęciach właśnie w ramach projektu oraz na warsztatach artystycznych. Powstały piękne anioły oraz rzeźby z ceramiki. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość nauczyć się udzielania kursu pierwszej pomocy, mieli możliwość kontaktu z psychologiem, gdzie otrzymywali indywidualne oraz grupowe wsparcie. Uczestnicy również, co dzisiaj też będzie można oglądnąć i oglądniemy, jest przygotowane przedstawienie teatralne pod tytułem Porwanie, które jest wykonane przez uczniów dzierżoniowskich szkół oraz osób, do których skierowany jest projekt. Z perspektywy czasu myślę, że to było bardzo dobre podejście i podjęcie decyzji, żeby ten projekt powstał i żeby został zrealizowany, ponieważ potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi są ciągle za mało. Wspieramy osoby z zaburzeniami psychicznymi i takie wsparcie jest dla nich naprawdę bardzo potrzebne.